Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! Patrz! Wskakuj na konia. Dogonimy go. Wracaj do zamku, spróbuję go wytropić. Będę czekać, przystań. Tempo, tempo! Przybłęda. A ten to kto? Ślepy jesteś? Od razu widać, że wiedźmin. Zamknięcie potworów? A czego tu szuka? Ho! Jedź, płotka! Jednak nie udało mu się uciec. Mały klucz od szuflady albo niedużej skrzyni. Czas wracać do Kertrolde. Jechał tędy. Jak? Znalazłeś coś? Ciało Arnwalda i ten kluczyk. Miał go przy sobie. Musimy przeszukać jego pokój. Prowadź. Wciąż trudno mi uwierzyć, że Arnwald mógł brać w tym udział. Znałaś go dobrze? To maleńkość. Zawsze był skryty, ale nigdy nie skrzywdziłby nawet muchy. Bierzmy się do roboty. Musimy przewrócić tu wszystko do góry nogami. Myślisz, że byłby na tyle nierozsądny, żeby zostawić jakieś dowody? Nie spodziewał się, że ktoś będzie go ścigał. Może nie zdążył zabrać wszystkiego. To ten pokój. Arnwald spało tam, pod
pod ścianą. But Arnwalda leży pod stołem. W środku coś jest. Spójrz na te rozrzucone ubrania. Chyba Arnwald bardzo się śpieszył. I but bez pary. To do niego niepodobne. Zawsze dbał o strój. Buty są z tej samej pary. Pieśń o Branie Zdobywcy. Bran Zdobywca jest bohaterem klanu Tyrzeach. Zdobył koronę Skellige'a siłą, a potem został zabity. Ciekawe, ale to żaden dowód. Pusta koperta. Ale chyba znam skądś ten zapach. Ależ ty masz nos. Tak, czuję ambrę. To perfumy. Chodźmy za tym zapachem. Skrytka. Zobaczmy, czy klucz Arnwalda tu pasuje. Zapach? To perfumy Birny. Nigdy mi się nie podobały. Strasznie duszące. Mogłam się domyślić, że to ona. Jaki miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby pozbyć się innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało, Svanrige byłby jedynym kandydatem na władcę Skellige. Przeczytajmy wreszcie ten list. Instrukcje, jak zatruć miód. Obietnice, ale nie ma podpisu ani pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiało. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cery Sancrej. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Ker Trolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Ker Trolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Ojcu pomagał nasz podczaszy Arnwald. Birna go przekupiła. Próbował zabić mnie i Wiedźmina. Co? Arnwald? Niedorzeczne. Przecież on był wierny Krachowi jak pies. Dziękuję, Lugos. Ale niech będzie. Wysłuchajmy, jakie oszczerstwa kazaliście mu powtórzyć. Przyprowadźcie go. Nie żyje. I założę się, że to ty go uciszyłaś. Nie dziwi mnie, że łżesz, Cerys. W końcu jaki ojciec, taka córka. Ale że łżesz aż tak nieporadnie? Zamilknij, Birna. A ty, Cerys, jak zamierzasz dowieść prawdziwości swego oskarżenia? Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Ancrate? Domyślam się, jak Cerys skłoniła cię do współpracy. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Speaker Rock, ja wierzę Wiedźminowi. Bardziej niż tobie. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. Jest jeszcze jeden dowód. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale charakter pisma jest kobiecy.
ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmieszaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Ruth Ancraig. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Skald! Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię rodu Ancraig. A ciebie, Birna Bran, skazuję na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia, a twoje szczątki rozdziobią ptaki. Wiedziałem, że Birna jest rządna władzy. Ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svanrige? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz... jadę pod Gedynate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Nie odmówię, zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No, to chodźmy. Jesteśmy w samą porę. Już chyba zaczęli. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Cerys! 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 Thank you.
Widzę, że aż rozpiera cię dumę. Ha! Żebyś wiedział. Powiedz mi, który jarl może się poszczycić takimi dziećmi jak moje? Szkoda, że ich matka nie może tego zobaczyć. Cerys będzie dobrą królową. Może wreszcie pogodzi plany. Oby! A jak nie, to zawsze ma mnie i Hjalmara. Jak będzie trzeba, podniesiemy za nią oręż. Gratuluję. Będziesz dobrą królową. Dziękuję. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. Jakie plany ma nowa królowa Skellige? Słuchać, uczyć się i jeszcze raz słuchać, a potem zobaczymy. Dobry plan. Muszę zjednoczyć klany. Wolę uniknąć wojny, ale jeśli faktycznie szykuje się na nas Nilfgaard, wspólnie damy mu odpór. Może być problem z ludźmi z Drummond. Widziałem Lugosa podczas koronacji. Był co najmniej wściekły. Nasze rody od zawsze się spierały, ale muszę spróbować z nim ponegocjować. Może coś wskuram. Trzymam za ciebie kciuki. Bywaj. Jak nastrój? Taki są. W końcu baba mnie pokonała. Ale nie byle jaka. Ano racja. Jak już jakaś musiała mnie pokonać, to rzeczywiście wolę, żeby to była Cerys. Przyznaj, nie jesteś z niej ani trochę dumny? Tak trochę to jestem. W końcu to krew z mojej krwi. Ale nie mów jej tego, bo jeszcze zacznie zadzierać nos. Najważniejsze, że pokazaliśmy Lugosowi. Widziałeś, jak się wściekł? Widziałem. To dla niego aż taka zniewaga? Nasze klany kłócą się od zawsze. Taka już kolej leczy. Bywaj.